Rewitalizacja parku hutników w Chorzowie Centrum, parking przy skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Floriańskiej w Chorzowie II, modernizacja Alei Wycieczkowej w Chorzowie Starym oraz utworzenie dodatkowych miejsc postojowych i parkingowych w Chorzowie Batorym. To zadania, które decyzją mieszkańców Chorzowa zostaną zrealizowane z pieniędzy budżetu obywatelskiego. To był pierwszy budżet obywatelski w Chorzowie. Ten pierwszy etap przyciągnął 1200 mieszkańców, bo tyle właśnie wpłynęło wniosków z pomysłami. W drugim etapie głosujących było już blisko 3000, więc każdym etapem to zainteresowanie, świadomość tego, że realizujemy w Chorzowie budżet obywatelski, była coraz większa. Spodziewamy się, że w 2014 roku, gdy ten budżet będzie ponownie uruchomiony, to zainteresowanie będzie jeszcze większe, bo mieszkańcy już wiedzą, że to ich głos przekłada się na realną inwestycję w ich dzielnicach. Po przeanalizowaniu tegorocznego budżetu obywatelskiego władze miasta już planują wprowadzić pewne zmiany na rok przyszły. Będziemy miasto dzielić na więcej, mniejszych okręgów, aby każda, jak już powiedziałem, mniejszy obszar miasta, w którym żyją dani mieszkańcy, dana społeczność, miała możliwość jeszcze większego przełożenia niejako, tak, na to, co ma się u nich znaleźć. Oczywiście również będziemy kwotę zwiększać z 1,6 miliona do 2 milionów złotych. Miasto podzielimy na więcej okręgów, takich decydujących o inwestycjach, a więc tych pieniędzy proporcjonalnie musi być więcej. I spodziewamy się, że z każdym rokiem mieszkańcy będą mogli decydować o jeszcze większej puli pieniędzy. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy aktywnie włączyli się w proces budżetu obywatelskiego, w głosowanie. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Myślę, że ten pierwszy budżet obywatelski będzie takim pewnym naszym doświadczeniem, na podstawie którego będziemy mogli wyciągnąć wnioski na rok przyszły. Wkrótce w każdej z dzielnic, w miejscu, gdzie będzie realizowana inwestycja, stanie tablica informująca o decyzji mieszkańców.